Siemanko wszystkim, doktor Adrian z tej strony. Dzisiaj mamy 19 listopada i jest premiera nowego numeru Kit Ita. Just Kit It właściwie. Kupiłem jedną sztukę z tego względu, że tak jak już wcześniej wspominałem, kończę zbieranie powoli Champions League. Skusiła mnie jedynie zawartość limitowanych edycji. I pierwsze co się narzuca, to zaraz wam pokażę po otwarciu. Nie będziemy tutaj zwlekać. Dziś mam trochę informacji dzisiaj mam do przekazania. Po pierwsze, wrzucam dzisiaj filmiki bez intra, ponieważ zależy mi na czasie, bo chciałem ogłosić właśnie konkurs wznowić. Mianowicie typujcie wynik dzisiejszego meczu z Irlandią naszej reprezentacji. Tym razem wynik można typować do rozpoczęcia się meczu. Do wygrania dzisiaj zaproponuję sekundkę. Zaproponuję 3 saszetki Champions League z naklejkami. Dzisiaj jest do wygrania za wytypowanie poprawnego wyniku. Jeżeli zdarzą się takie same typy, oczywiście wcześniejszy wynik jest brany pod uwagę. Wracamy do gazety. Gazeta, nie wiem czy wam pokazać zawartość. Tak to mniej więcej wygląda. Co w środku? W środku same statystyki. No właśnie, 10 faktów z życia Messiego. Piłkarze z Niemcami podbijają Europę. Borussia. No wam powiem szczerze, sam sobie poczytam. 6 plakatów bodajże. O, Neymar z Barcelony. Fajnie. No nieźle. Fajne te plakaty nawet. Papier taki Monachium Liberii. Nie będziemy tracić czasu, bo zapewne większość z was oczekuje otwarcia i pokazania kart, jakie. Tym razem jest tylko jedna saszetka w gazecie. Są 3 karty limitowane, ale chyba jest właśnie jakiś błąd, ponieważ napisane jest tutaj, że, zobaczcie, 2 karty, że dają 3, ale dają, jakie 3? Dają Balotelliego, fajnie, bo go nie miałem, i dają 2 Błaszczykowskich, także to jest chyba pomyłka. No i dają saszetkę. Mój jeden znajomy Kruszyna trafił w tej saszetce z tej gazetki 2 karty specjalne. Trafił bodajże Impacta i trafił Iguaina Game Changera. No nic, otwórzmy. Zanim pokażę zawartość, tak, konkurs już ogłosiłem. Wyniki już będą brane pod uwagę jutro. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, intro. Mam problem z tym intrem, ponieważ filmiki bardzo długo mi się renderują. A chciałbym wam jak najwięcej wrzucać, więc dajcie mi znać, czy wolicie jeden film dziennie z intrem, czy wolicie na przykład 2 filmiki, czy nawet 3 filmiki w weekend, ale bez intra. Także dajcie znać pod filmem, to będzie dla mnie, wasza opinia jest dla mnie najważniejsza i dostosuję się, jakich głosów będzie najwięcej. Co mamy w saszetkach? Mamy Luisa, mamy Wuncinca, czy jak on tam zwał. Fernando, Negredo, Albiol, no niezłe Napoli. Ach, ale saszetka. I Ola John, mam go, także też domiony. Saszetka beznadziejna. Tak jak mówiłem, jest tylko jedna. I co jeszcze? No, gazeta otwarta. Nagram za chwilę jeszcze. Aha, powiem wam jeszcze, bo mamy krótki filmik. Doszła dzisiaj do mnie przesyłka. Co doszło? Doszły saszetki z T-Mobile'a kupione od znajomego, który pracuje w hurtowni w ruchu. Będzie mi przysyłał co jakiś czas, także jeżeli ktoś by chciał kupić, nie ma problemu, dajcie znać. Zagwarantuję wam, że znacznie taniej możecie to kupić niż w normalnym sklepie. No, także to by było chyba na tyle. Ja jeszcze idę nagrywać jeden filmik. No i potem uciekam na mecz. Trzymajcie kciuki za naszych. Czekam na licytację co do konkursu. No i trzymajcie się ciepło. Hej.